Z tej strony znowu ja, czyli Wosińska trenuję, a to oznacza, że mam przyjemność powitać Cię na kolejnym wspólnym treningu w ramach serii rurowych tutoriali, czyli Pole Dance Step by Step. Przechodzimy sobie już do naszego dzisiejszego treningu. Dzisiaj wykonamy sobie piękny spin, bardzo inny niż wszystkie te, które do tej pory pojawiły się w całej naszej serii i są dostępne w playliście Pole Dance Step by Step. Zapytasz, zastanawiasz się, Dobra, Wosińska, co Ty dzisiaj przygotowałaś i co będziemy dzisiaj robić? Pozwól, że najpierw pokażę Ci, co dla Ciebie zaplanowałam, a potem oczywiście krok po kroku wytłumaczę każdy najmniejszy techniczny element tego spinu. Zaczynamy! Z dzisiejszego spinu będziemy w stanie wykonać sobie co najmniej dwa różne zakończenia. Jeśli śledzisz mnie na Instagramie i brałaś bądź brałeś udział w challenge'u Pole Christmas Challenge, tam też wykorzystywaliśmy ten spin do stania na ręce przy rurce, albo możemy go sobie wykorzystać, chyba tak też było na którymś z kombosków, które dodałam na mój profil na Instagramie, do wejścia do manekina bocznego, ok? Już tłumaczę, jak się za to zabrać. Na samym początku wykonujemy sobie przejście dołem, czyli hip dip. Z prawej ręki przechodzimy sobie na lewą nogę i dokładamy lewą rękę wyżej. To jest nasz pierwszy step. Czyli z prawej znajdujemy się na lewej, hop, dokładamy lewą wyżej. Banalnie proste dla tych, którzy są na bieżąco z serią Pole Dance Step by Step. Jeśli tak się złożyło, że jesteś tutaj po raz pierwszy, to koniecznie nadrabiaj zaległości z tą playlistą, a my kontynuujemy sobie dzisiejszy trening. Z lewej będzie analogicznie tak samo. Przechodzę dołem na prawą, dokładam prawą wyżej i zatrzymuję sobie ten ruch w tym miejscu. Na razie, żeby złapać samo przejście, ono będzie naszym kołem zamachowym tego spinu. Co dalej? Kiedy już sobie przeszliśmy z prawej na lewą, bądź z lewej na prawą i jesteśmy w naszej pozycji, na której skończyłam Ci tłumaczyć, jak wykonać ten spin, idziemy sobie krok dalej. W momencie, w którym znajdę się po przejściu na mojej lewej nodze z lewą ręką do góry, będę chciała z tej pozycji kontynuować ruch. Czyli prawa noga ciągnie mocne koło do tyłu, do tyłu, do tyłu i w tym momencie podbija tą nogę, na której zostałam, czyli lewą, hop, i lewa chce wpaść na rurkę. Mocno wyciągam biodro do góry, podczepiam nogę pod kolano i pochylam klatkę piersiową w dół, czyli klatka piersiowa i mój bark idą do kolana, które zostało zahaczone na rurkę. Sam ten ruch, jeszcze raz, lewa wysoko. Zauważ, że ja nie ustawiam rąk bardzo wysoko. One zostają dość nisko. Samo przejście już mam dość nisko, więc po dołożeniu lewej one są lekko podgięte w łokciach po to, żeby pomóc mi podciągnąć w odpowiednim momencie ciało do góry. I hop, podciągnij ciało do góry, wrzuć nogę na rurkę, ok? Ćwiczymy sobie sam ten zarzut z prawej. Na lewą, zamień górę, hop, zarzuć. I z drugiej strony analogicznie tak samo, przejście dołem, hop i zarzuć. Ok? Mocno unosząc biodro. Trochę tak, jakbym chciała komuś z bioderka zasunąć. Więc wysoko do góry i na rurkę. Noga, którą zahaczamy pod kolanem, bardzo mocno trzyma rurkę. Ja dociskam stopę w kierunku pośladka, żeby tutaj złapać sobie dobry grip, dobre trzymanie. Idziemy pomału dalej. Noga, która brała zamach, podbijała tą nogę, na której stoimy, pójdzie sobie za rurkę do takiej pozycji hero, czyli pozycji, w której będzie sobie przechodzić przez pachwinę. Tak naprawdę to będzie ta noga. Ok? Czyli mamy przejście, zamianę u góry, hop,
podciągnięcie i dociągam nogę daleko w tył. Czyli będąc na lewej ręce, lewej nodze, prawa bierze zamach, podcina lewą. Hop, wskakuję i dociągam dolną nogę do sufitu, tak żeby rura zsunęła mi się na pachwinę. Okay? Czyli jesteśmy tu i hop, podbijam do góry. Hop, podbijam do góry. Na spokojnie możesz sobie wyćwiczyć ten ruch najpierw z dołu, zarówno na prawą, jak i na lewą. Tu będziemy mieć prawą wyżej. Hop, podbijam do góry. Hop, podbijam do góry. Idziemy sobie kroczek dalej i pomału łączymy wszystkie te kropki. Czyli mam przejście dołem, hop, dołożenie lewej, podbicie i dokręcenie nogi w kierunku rurki. Żeby to było bardziej dynamiczne, musimy sobie na to pozwolić. Ale zanim sobie pozwolimy na to, żeby to było bardziej dynamiczne, to o czym jeszcze technicznie należy pamiętać? O tym, że w momencie, w którym my już sobie przeszliśmy z prawej na lewą, podłożyliśmy lewą do góry, ja lecę bokiem do rurki. Odkręcam kolce biodrowe, podcina mnie noga, wyrzucam wysoko biodro i przytulam mocno klatkę piersiową w dół. Noga pod kolanem mocno trzyma rurkę, druga idzie za i wyciąga się do góry. Próbujemy jeszcze raz. Będzie przejście. Hop. I tył. I pomału schodzimy sobie w dół. Druga strona. Z lewej przechodzimy na prawą. Hop. Podbijamy prawą i lewa daleko za rurkę i jesteśmy. Jak wykorzystać sobie ten spin, żeby pójść jeszcze jeden krok dalej? Kolejny krok to nadanie dynamiki naszemu przejściu. Jeśli udało Ci się już na spokojnie ogarnąć każdy malutki krok, możemy sobie to połączyć, dodając większego rozpędu, większej pracy, takiej skoordynowanej w tym spinie. Jesteśmy na prawej, mamy przejście dołem, niewysoko ręka. Dokładamy lewą, podciągnięcie z dużym dokręceniem. Ja chcę podciągnąć się na rękach i jednocześnie wyrzucić nogę dużym kołem, mocno zwinąć się do kuleczki. Raz i dwa. I jesteśmy na podłodze. Jak jeszcze możemy sobie wykorzystać ten dzisiejszy spin? Ponieważ na którymś z ostatnich treningów pokazałam Ci, w jaki sposób wykonać manekina bocznego z podstawowej wspinaczki krucyfiksa, możemy z tej pozycji również podciągnąć się do manekina bocznego. Jesteśmy bowiem na zaczepionej nodze, ta sama ręka jest wyżej, przeciwna jest niżej, noga do góry. Podciąga mnie obie ręce, przekładam górną, ściągam kolano w dół i dokręcam się do manekina bocznego. Co tam jest niezwykle ważne? Niezwykle ważna jest praca kolana i biodra. Podciągając się do góry, będę chciała ciągnąć kolano w dół, wyciągać biodro do góry, czyli de facto zamienić je ze sobą miejscem. Kolano w dół, biodro w przód, tak żeby ustawiło mi się do pozycji z manekina. Znowu, warto to parę razy przećwiczyć sobie na sucho, zarówno na jedną, jak i na drugą stronę, żeby już w samym spinie wiedzieć, co tam się po kolei będzie działo. Od naszego zaczepienia, hop, z przełożoną nogą podciągają obie, przekładam górną, dokręcam nogę i bioderko do pozycji manekina bocznego, ok? Spróbujemy sobie jeszcze raz na sucho, kiedy jesteśmy na prawej. Prawa ręka jest wyżej, ciało jest zawinięte do pozycji kuleczki. Podciągają mnie ręce. Już myślę o tym, że biodro będzie się kierować do przodu. Przekładam górną, dolną, wchodzę sobie pod pachę, cały czas mocno dociskając nogę spod kolana do rurki. I tak samo będzie na drugą stronę. Wtedy mamy lewą i lewą, podciągamy, ściągamy w dół, ładujemy się pod pachę i przekładamy górę. Oczywiście sprawdzimy sobie to w spinie, docelowo super, jeśli uda Ci się tak to zrobić, żeby ten manekin też jeszcze trochę w całym spinie się dokręcał. Już pokazuję Ci, jak to powinno wyglądać połączone w całości, a później powiem Ci jeszcze, czego nie wolno Ci robić, żeby ten spin się udał.
Okej, spróbujemy sobie to zrobić bardzo wolno, w slow motion, to będzie bardziej siłowe podejście, ale chciałabym, żebyś mógł sobie na spokojnie zaobserwować wszystkie te elementy, które już sobie omówiliśmy i te, które sobie dodaliśmy. Z prawej ręki przechodzimy sobie na lewą, podłapujemy lewą, leci zamach, hop, wyskakujemy do kuleczki, podciągają ręce, przekładam drugą, dokręcam pod pachę i jesteśmy. Co może pójść nie tak i co tam może się nie udać? Możesz zbyt szybko chcieć wychodzić do manekina bocznego do góry, omijając kuleczkę. Ten spin wygląda super, jeśli zatrzymamy się w tej kulce, pozwolimy jej się jeszcze troszkę mocniej dokręcić i dopiero z niej zaczniemy podnosić się do góry. Pamiętaj, że przekładamy rękę tylko raz i przekładamy rękę dolną do góry, dokręcamy pozycję pod pachę i ściągamy kolano w dół, biodro idzie wtedy do góry. Jeszcze raz mamy przejście, hop, spin w kulkę i dopiero stąd podciągam, przekładam, dokręcamy i jesteśmy. Mam nadzieję, że dzięki tym wszystkim uwagom Twój spin będzie kręcić się jak oszalały. Daj znać w sekcji komentarzy, czy udało Ci się go opanować, czy wykonujesz połączenie z manekinem bocznym, czy na razie odpuściłaś tego manekina i robisz sam spin do pozycji kuleczki. Jeśli chciałbyś potrenować wspólnie, jeśli potrzebujesz mojej pomocy z pewnym trikiem bądź kombinacją trików, koniecznie pisz do mnie na Instagramie bądź tutaj w sekcji komentarzy, a my widzimy się już w przyszłym tygodniu na kolejnym wspólnym treningu w ramach serii Pole Dance Step by Step. Na razie!